Hej, mam na imię Karolina i w tym materiale opowiem Wam o twierdzeniu Thalesa, no i o twierdzeniu odwrotnym do twierdzenia Thalesa. No ale najpierw przejdźmy do tego pierwszego. I to pierwsze twierdzenie mówi nam, że jeżeli ramiona kąta przetniemy dwiema prostymi, które są równoległe, to mamy następujące zależności między powstałymi odcinkami. Czyli możemy wziąć odcinek od kąta do pierwszej prostej przez odcinek od kąta na drugim ramieniu do pierwszej prostej jest tym samym, co odcinek od pierwszej prostej do drugiej na pierwszym ramieniu w stosunku do odcinka od pierwszej prostej do drugiej, ale na drugim ramieniu. No i widzimy, że tutaj mamy w licznikach jest pierwsze ramię, w mianownikach drugie ramię, no i dodatkowo A i C leżą od wierzchołka do pierwszej prostej, B i D od pierwszej prostej do prostej drugiej. Druga zależność równoważna pierwszej. Kiedy weźmiemy odcinek od wierzchołka do pierwszej prostej, a w mianowniku dłuższy odcinek, bo od wierzchołka do drugiej prostej, to on będzie równy takim samym odcinkom, czyli odcinkom odpowiadającym, tylko że na drugim ramieniu. No ale jeszcze mamy tutaj odcinki X, Y, odcinki, które są w tym naszym ramieniu. No i jak to będzie wyglądało? Wybieramy sobie jedno z tych dwóch ramion. Tutaj może być albo A równe A przez A plus B, albo C przez C plus D. No i równe x, y, czyli naszym tym krótkim odcinkom na prostej k i prostej l, które są równoległe. Ale tak, co to mówi? Że jeżeli my weźmiemy krótszy odcinek na jednym ramieniu do dłuższego odcinka, oczywiście wszystko zaczyna się tutaj od wierzchołka, to to będzie to samo, co krótszy odcinek do dłuższego odcinka, które leżą na odpowiednich prostych równoległych. Ja z racji, że miałam problem zawsze z zapamiętaniem wzorów takiej postaci, wolałam go przekształcić do postaci, która wygląda w taki sposób. Mogę sobie tutaj pomnożyć przez a plus b, czyli otrzymuję a przez 1 równa się x razy a plus b w nawiasie przez y. No i jeszcze podzielę sobie przez x, czyli otrzymuję w sumie a przez x równa się a plus b przez y. No i dlaczego to było dla mnie łatwe? Ponieważ ja to robiłam w ten sposób, że zaczynam w wierzchołku, no i do pierwszej prostej odcinek przez w mianowniku fragment, który jest na prostej, równa się odcinkowi od wierzchołka do drugiej prostej przez odcinek na tej prostej. Czyli dokładnie to, co mamy tutaj zapisane. I mówię o tym dlatego, bo ja często właśnie mogę tak robić zadania, już tak nie myśląc nawet, że robię to w ten sposób, a nie w ten. Dlatego chciałabym, żeby wszyscy wiedzieli, co się dokładnie dzieje. Czyli te wzory możemy sobie też przekształcać w taki sposób, żeby nam łatwiej było to zapamiętać i łatwiej było to zrozumieć. No to powiedzieliśmy już, czym jest to twierdzenie Thalesa. Tutaj jest krótka notatka. Twierdzenie Thalesa mówi, że gdy mamy te proste równoległe, to mamy podane zależności. No to przejdźmy do zadania, w którym zobaczymy, jak to twierdzenie Thalesa działa. W naszym zadaniu mamy jakiś kąt. Ramiona tego kąta są przecięte w dwóch, no w sumie każde ramię w dwóch punktach jest przecięte prostymi równoległymi do siebie. No i mamy zaznaczonych kilka długości, no ale mamy jeszcze dwie niewiadome i te dwie niewiadome musimy znaleźć, korzystając z twierdzenia Thalesa. Na sam początek proponuję znaleźć niewiadomą y. I skorzystamy tutaj chyba najlepiej z pierwszej zależności, czyli bierzemy odcinek od wierzchołka do pierwszej prostej, czyli 2, przez odcinek od wierzchołka do pierwszej prostej, ale na drugim ramieniu, czyli przez 5. I to ma być równe odcinkowi
od pierwszej prostej do drugiej na pierwszym ramieniu, do odcinka od pierwszej prostej do drugiej na drugim ramieniu. Czyli mamy 2 przez 5 jest równe 4 przez y. No to tutaj wymnażamy to wszystko na krzyż. Czyli mamy 2 razy y równa się 5 razy 4. No a to jest 2 razy y równa się 20, dzielimy przez 2, y równa się 10. No to świetnie, możemy wpisać tutaj znalezioną liczbę. No i został jeszcze x ze znalezienia. No i tak jak mówiłam, tutaj możemy oczywiście to robić w dwie strony. Albo od wierzchołka do prostej i na prostą, albo od prostej i do wierzchołka. Czyli co ja dokładnie teraz powiedziałam? Interesuje mnie długość odcinka x. No czyli biorę ten odcinek, no i do prostej. Przepraszam, biorę ten odcinek na prostej i odcinek od tej prostej do wierzchołka, czyli x przez 2 równa się. Biorę odcinek mu odpowiadający na drugiej prostej, czyli 12 przez odcinek do wierzchołka. Czyli 12 przez odcinek do wierzchołka to jest 4 plus 2, czyli to jest w sumie 6. No i mnożymy na krzyż. 6x równa się 24, czyli x równa się 4. Czyli mamy znalezionego też x-a. No świetnie. Możemy to sprawdzić, korzystając z tej innej zależności. Możemy pokazać prawdziwość tego, że to, co ja tutaj napisałam, to jest jednak prawda. Czyli weźmy sobie tak. Mamy a przez a plus b, czyli odpowiednie odcinki u nas to będzie 2 przez 2 plus 4, czyli mamy 2 przez 2 plus 4 równa się x przez y, czyli mniejszy przez większy, czyli x przez 12 u nas. No i otrzymujemy, że to jest 2 przez 6 równa się x przez 12, czyli na krzyż. 6x równa się 24, a to jest już dokładnie to samo, co mieliśmy z trochę innego spojrzenia na to, z troszkę innych przekształconych proporcji. No czyli wiemy, że x to będzie po prostu 4, czyli wszystko się zgadza. Czyli właśnie te zależności, które są podane w twierdzeniu Thalesa, bardzo pomagają nam w znalezieniu różnych długości odcinków, które są zawarte pomiędzy tymi prostymi równoległymi albo na tych prostych równoległych. Przejdźmy teraz do twierdzenia, odwrotnego do twierdzenia Thalesa. I najpierw zauważmy, jaka jest różnica między twierdzeniem Thalesa a twierdzeniem odwrotnym do twierdzenia Thalesa. Inaczej, jaka jest różnica między twierdzeniem a twierdzeniem do niego odwrotnym. Twierdzenie odwrotne tutaj jest zapisane w takiej króciutkiej postaci, żeby można było zauważyć, co tak naprawdę różni je od twierdzenia Thalesa. To twierdzenie mówi, że gdy mamy zależności, to proste są równoległe. No dobra, to może w pełnej wersji. Gdy odpowiednie odcinki są w odpowiednich proporcjach, to wtedy możemy stwierdzić, że te dwie proste, które przecinają nasz kąt, są prostymi równoległymi. Czyli inaczej, różnica między twierdzeniem Thalesa a twierdzeniem do niego odwrotnym. Twierdzenie Thalesa mówi, że kiedy my weźmiemy dwie proste równoległe i przetniemy ten kąt, to wtedy będziemy mieli takie zależności. Czyli my wiemy na samym początku, że te dwie proste są równoległe, no i dopiero dzięki temu, że one są równoległe, to my możemy sobie skorzystać z takich zależności. Twierdzenie odwrotne jest tylko twierdzeniem, które sprawdza, czy my będziemy mogli skorzystać z tych zależności. Bo my na samym początku w twierdzeniu odwrotnym nie wiemy, czy te dwie proste są równoległe. My musimy najpierw sprawdzić, czy te dwie proste są równoległe. Jeżeli one będą równoległe, to będziemy oczywiście mogli korzystać bez problemu z tych wszystkich zależności. No ale jak to? Startujemy z tego, że mamy jakiś kąt, który jest przecięty dwiema prostymi. Nie wiemy, jakie one są. No i kiedy u nas będą zachodziły odpowiednie zależności, czyli jeżeli weźmiemy jakiś odcinek od wierzchołka do pierwszej prostej,
w liczniku, a w mianowniku wierzchołek na drugim ramieniu też od wierzchołka do pierwszej prostej i to, ta proporcja będzie równa, czy tam ta zależność będzie równa takiej zależności, kiedy weźmiemy w liczniku odcinek od pierwszej prostej do drugiej na tym samym ramieniu, w którym braliśmy wcześniej w liczniku liczbę, do odcinka od pierwszej prostej do drugiej na drugim ramieniu. Jeżeli to będzie równe, to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że no dobrze, skoro te zależności zachodzą, a zachodzą, to wtedy te dwie proste są równoległe. Więc wszystko się zgadza. To twierdzenie jest tylko twierdzeniem sprawdzającym, czy te dwie proste będą równoległe.